święta w naszym kalendarzu najdroższe i najbliższe, bo wywołują parę marzeń najczulszych i najmilszych. Nas tym wszystkim się udziela, ogarnia serca, duszę, za dłuższą szczęścia i wesela i wszystkich wielkich wróżeń. Znowu minął rok, znów za okna pada śnieg, klasa jedzie do świątecznej rodziny. Koledzy już odwiedzają każdy dom, dzwoniąca niech prosi za pokolenie na ten czas. Kto pana odwiedził? Dzieci z przedszkola numer 17 i 16 w Oświęcimiu. Także obrały nam piękną choinkę, zaśpiewały piękne kolędy. Mieliśmy okazję zobaczyć wiele, wiele wspaniałych gwiazd tutaj i pięknych stokrotek, więc myślę, że tutaj święta spędzimy wszyscy, i ci starsi, i ci młodsi, w miłej, pięknej atmosferze. Dostał pan piękny prezent. No tak, taką choinkę. Pachnącą, piękną. I troszkę widzę, pomagał pan tam na szczytach. Tak, staram się niekiedy. Ubieraniu. W domu niekiedy też się staram ubierać i pomagać. Jak nastrój przed świętami? No, na razie jeszcze w urzędzie pracowity, dlatego że wiele rzeczy musimy jeszcze sfinalizować, pokończyć, ale myślę, że wszystkim nam się już udziela taka atmosfera właśnie świąteczna, rodzinna i wszyscy pewno już czekamy utęsknieniem na Wigilię i pierwszą gwiazdkę i później już na święta. Kolędy z gwiazdkami przećwiczone dzisiaj? No tak, tak. Starałem się, to jest coś oczywiście. Ja nie ukrywam, że może zdolny, jeżeli chodzi o śpiew, nie jestem. Zawsze gdzieś w kościele tam po tyle próbuję właśnie śpiewać kolędy, natomiast solo bym się chyba raczej nie odważył. Dzisiaj było dość wysokie tony, to nie było proste. Bo... No tak, tak. Także tutaj byłem skromnie właśnie w tle. Próbowałem nucić.